Ja mam takie uczucie, że dzisiaj mogliśmy pierwszy raz zrobić historyczny wynik, bo można było z Francją wygrać. Sama wypowiedź trenera francuskiego na konferencji prasowej była taka, że mieli dużo szczęścia, bo tak naprawdę mieliśmy w drugiej połowie 7 czy 8 z takich 100% sytuacji przestrzelonych. To z taką drużyną to muszą być bramki. To musimy sobie wyobrazić. Naprawdę dzisiaj mogliśmy zrobić coś wielkiego, ale widzieliśmy, jak to się skończyło. Karabatic mówił dzisiaj, że ta grupa jest crazy po tym spotkaniu drugim w naszej grupie. My znowu trafiamy na tych Rosjan i znowu musimy w jakiś sposób kalkulować w tych bramkach. Jak trzeba zagrać to spotkanie? Wiesz co, tak naprawdę kalkulować my możemy w momencie, gdy będziemy prowadzić i dowiedziemy prowadzić co najmniej 3-4 bramkami. Obserwując zespół z Rosji, wiem, że to będzie bardzo ciężkie. Oni pokazali dzisiaj z Serbami, mogli wyżej moim zdaniem wygrać. Zobaczymy. Dla nas to jest obyć albo nie być. Dla nich zresztą po części też.